ogarniemy w trakcie. Jak to się poleci. Ty. Podnoś ręce, podnoś ręce! Nie strzelaj, nie strzelaj! Podnoś ręce, podnoś ręce! Podnoś ręce! No! O kurde, podnoś ręce! Podnoś ręce! Naprawdę! Mam tu rannego człowieka, oszaleliście? Serio? Tak proszę pana, już mogę panu powiedzieć, co chodzi. Mieliśmy pana wynegocjować pieniądze na Twitterze. Niestety strzelił pan do osoby negocjującej, mimo że celowaliśmy do pana w czterech. Więc obecnie nie wiadomo, o co chodzi. Zatrzymajcie pojazd. Uwolnijcie policjanta i odjedźcie. Nie mam do was sił, kurwa. Ale jak do nas? Nikt z was nie ma numeru do medyka. Nagle czwartego zgubiliście. Policjant strzela jeden versus cztery do negocjatora. No przecież dobra, dobra. Zesrać się idzie. Halo. W razie czego jestem wykwalifikowanym medykiem. W razie czego chuj padł w dupę. Zesrałeś się. Boli mnie, kiedy widzę, jak te dwie typiary rozkminiają, co robić. Ja powinienem po dostaniu strzału się w ogóle nie odzywać. Ale jak to widzę, to po prostu zza światów kurwa się odzywam. No po prostu nie mogę. Ty nie uwierzysz, Amir, co się wydarzyło. A to pastor. Słuchaj, jadę motocyklem w kasku motocyklowym i nagle jakiś ten chłop, który jest na polowaniu, mówi: jaka gazela leci, i do mnie strzelił idiota trzy razy. Kocham cię, naprawdę. Jezu, ja pastora też. I porąb. A u ciebie jak jest, Amir? Szeroka, szczęśliwa żabka. Była. A czemu już nie ma? Powiedz. Dzisiaj nogę nosi swojego różowego uniforma. Uniformy nie mogę nosić. Czemu? A różowy to jest jakiś fajniejszy? Z tego byłem znany. Aha, no tak. A czemu nie możesz? To pastor nie pamięta. Pamiętam, ale pytam tylko czy... No nie, no przepraszam. Jak się czujesz? Nie najlepiej. To nie było dobre. Pytam, czy cię nie boli, no. Boli, bardzo mnie a boli. Jak samo poczucie? No bo, no, martwię się co. Nie, no to wygląda jeszcze dobrze. No. Nie jest najlepiej, nie jest na pewno szczęśliwa szeroka żarka. Co san było te krzty zrobić dzisiaj? I mszę o 22. I mszę o 22. Następnym razem będzie lepiej. Pastor, nie, pamięta? Nie mów nic, proszę cię. Dobra, już nic nie mówię. Nie mów, bo ja nie mogę. Pastorze, co pamiętam? Inni mają gorzej. A mógłbyś wymienić chociaż jedną osobę w tym momencie, która ma gorzej? Dia. Dia. Dia, zostawiliśmy go. Zostało gdzieś tam na lotnisku. Okej, faktycznie. Ciekawe, czy w ogóle ktoś go zabrał. Ma minus 100 tysięcy na koncie. To w sumie tak. No i od razu lepiej się zrobiło. Mam pomysł widzowy. Co za debile, naprawdę? Naprawdę. Cześć. Cześć, cześć. Jak ci minął dzień? Chujowo. A tobie? Chujowo. Pogoda ładna. Ładna, ładna. Ładna pogoda. Fajna, fajna. Wychodzę z budynku. Ponad 30 pięter jadę na dół. Pytam się recepcjonisty, czy był to jakiś dostawca jedzenia? On mówi, nie było. Wychodzę z budynku i chłop stoi przed drzwiami budynku. I mówię mu, nie mógł pan po prostu zadzwonić pod mój numer? On mówi, nie wiem czy mogłem, nie kurwa nie możesz. Jezus Maria, dobra, nie chce mi się nawet gadać. No, w sumie, jak ma mnie ktoś stąd wziąć? Obiecaj na paluszek, że nie usuniesz woda, proszę. Nie, nie usunę. Ej, bo zjedziesz w dół. Tutaj, o tak, tak, tak. No teraz to już klasa. Oj. Oj, 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 oj. Dobrze, że był kamień. No ja go ratuję, czekaj. Kamień with the clutch. Silny zna parkour.
No. Złapnie! Złapnie! Samochód go złapnie. Chwila, już jestem blisko. A wiernego, bo on tam leży. Dobra, dam radę, dam radę. Nie, przesuń się, przesuń się. Dia. Złapcie się auta, złapcie się auta. A wsiąść do auta, no. Okej. Nie, ale jest tak ślisko, czy co? Teraz? Włączę. Chłop się pyta, czy jest tak ślisko. Jesteś 80 stopni w górę. Jakie ślisko jest. Ja pierdzielę. To nie jest takie proste! O ty kur... Spokojnie, tam są ten kamienie, kamień no. Naprawdę ratuje! Oj! Oj! Spokojnie, mam plan. Jakbym się tak trochę przez... Tak, oj! No właśnie, tylko oj! On chyba nie przeżył. Łapię cię, stary, już cię mam. Dzięki. O, jednak... Dobry kepsik. Aj, bliziutko. Chociaż tyle. Zamiast życia jakaś trucizna by mi napluli do niego. O, Dia! To jest moje auto! Oj, no i właśnie. Czekajcie, ja to zrobię. Nie podchodź tylko. Udam się. O Jezu. Spokojnie, silny. Pamiętaj, musisz 100% mózgu użyć. Czego? Bo nie wiem. Dobra. O mój Boże! Siema. Mamy to. Mamy to! Oj! O nie! O nie! Czekaj, bo ja jestem tutaj. Jeszcze wierny. Wierny sobie, wierny się zrespi w szpitalu, spokojnie. O, to nawet byłoby git. Wierny się zrespi w szpitalu, będzie miał amnezję, nie będzie pamiętał, że brał chrzest. Jeszcze raz 20k będzie pulił. Straciliśmy sama. Ty... Trzy lata temu było to samo, stary. No, było to samo, no. No. Zaryzykowałbym wskoczeniem. Mam kaskę, ktoś, zabieram kaskę z szpitala. Uważaj, Amir, no co ty robisz? No patrz na debil. Ja czy on naprawdę to zrobił? Ja pierdzielę, no debil, a przecież... Dawaj, nie. O, teraz, no nie ma opcji. Dobra, nie, tu jest safe spot, tu jest checkpoint. Dobra, o Jezu, jeszcze raz? No nie, błagam, nie róbcie mi tego, dobrze. Ty szmato jedna, no co robi debil? Gratuluję, nice, dobrze. Jezus, no patrz na debili jednych. No, gratuluję. Poproszę ty, świeciu. I patrz, nawet w takiej sytuacji mam perfect landing, bo ogarniam control, shift i A idę w jednym czasie. Ale co za różnica, jak tempadzina we mnie wjeżdża na pełnej. Dobra, nie chcę mi się gadać. Pozdrawiam, jadę na zakon. I być może wy coś wiecie. No właśnie, nie wiemy, staramy się dowiedzieć. Ale to pani jest siostrą, czy kim? Dla Patrycji. No, czy mamą? Nie widzi pani podobieństwa pewnego po twarzy? Mamy takie same oczy, to sam nos nawet. No dobra, ale mama czy siostra? Bo już nie wiem. O co pani pyta? No pyta się z podobieństwa z Patrycją. No nie jestem jego mamą, jestem jego siostrą. A, no dobra. Jednojajową. W takim razie powiem tak, policjant obraził panią, bo powiedział, że pani wygląda na 50 lat. No to co ty, to przyjdź do mnie kiełbaskę. O Jezu! Ty skur... A. Co robisz z kobietą, ty? Chciałem parę chaty. Jak tam, Karolem, wszystko już wyjaśnione? Wie pani mniej więcej? Nic, nie wiem, naprawdę. O Jezus! O Jezu!
Widzowie. Okej. Szybki flip. Mogę! No mam nadzieję, że ten. Bonjour, bonjour. Cześć. Cześć! Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Ma pan pastor miejsce w bagażniku? Żeby wózek schować oczywiście. Chodź. Dobrze. Weź, Francuz, pomóż jej, ja otworzę bagażnik. Co pan? O, ja pana kojarzę po głosie. No. Ja też pana kojarzę. Bonjour, Judy, bonjour. Jest. Oby Patricio się odnalazł i znalazł miejsce w niebie. Albo też nie w niebie, miło by było, gdyby wrócił na ziemię. Aspak. Halo. Halo. No halo. O, halo. Halo, gdzie jest kurde Ewelina? Ta typiara w fioletowym będzie na mszy. Ta. Będzie, no. Słychać mnie? Słychać. Pięknie. Co ty tam? O, krztusi się widzowie samochód. Przepraszam bardzo, kto miał zielone? On chyba. Panie, co pan? Dziękuję, że jesteś wronlowy. No panie, na czerwonym panie przejechałeś. Proszę pana, mam czerwony uprzywilejowany wóz. A, rozumiem, to panu pozwala jeździć jak wroda. Czad, wiecie dlaczego chcę mój samochód? On nie jest szybki, ale jest stabilny. Okej. Okay. Stabilnie widzowie stał do góry nogami, pog? Dobra, panie pastor. Mhm. Pytanie, tu czy na komendzie rozmawiamy? No, możemy gdzie panu wygodnie, ja trochę w szoku jestem, szanowny panie, no to, co się dzieje. No, w formie na razie... Takiej wstępnej, ja mogę panu powiedzieć. Pastor się obróci plecami do mnie. A, oczywiście, oczywiście. Wezmę, jeżeli pastor jest zatrzymany w celu wyjaśnień, bo pastor posiada... Nie no, ja mogę być w kajdankach, to nie ma problemu. Jeżeli dla państwa będzie to bezpieczniej, to ja się jak najbardziej dostosuję. Smerf! A może jakaś atomówka? Przepraszam, a jak są paparazzi, to są w kapturach, a? W krzakach, czy na ulicy z plakietką? No w krzakach, bo no, to chodzi o to, żeby ujęcia ale były, przecież, żeby... Ale to mówimy o paparazzi, czy o jakichś creepach, kurwa, którzy potem wrzucają... No o creepach, kurwa, no chodzi o to, no, kurwa, że... jakieś zimne strony wrzucają, no, że kurwa, cycek jej wypadł. Chodzi o... No tak, no o to właśnie mówię, Weasel News, chodzi to o to, że... pastor chciał być creepem Weasel News. Nie, no chodzi o to, że wjeżdżamy normalnie na zakrystię do tyłu i robimy taką muzykę jak z National Geographic. Wiesz, taka dżungla i nagle dzisiaj badamy na lupę katolicką dżunglę, nie? I wtedy przychodzi San, mój ministrant, i mówi: ojejku, ale mi smutno, znowu zakon zamknięty. I my robimy tą narrację. A dlaczego on ma gadać jak Judith? Nie by było wziąć Judith po prostu. No nie, bo jest na wózku inwalidzkim spalona przez Francuza. No to by przyjechała i by jeszcze było dramatyczniej. Na wózku inwalidzkim spalona by przyjechała. Ale ona by wtedy by było dramatyczne. Sorry kapela, że nie proszę spalonej dziewczynki na wózku inwalidzkim, żeby była aktorką. Strasznie się niesie. Ej, jak ty przesłuchujesz... No. Przecież to jak w sądzie, szeptałem do dziewczyny, a słyszał Montana, że mówię jebać psy, no przecież się nie da. A mówił pastor? Nie. Nie no, panie kapela. Wie pan dlaczego my staliśmy w miejscu, tak daleko? Wtopiliśmy się w asfalt, dziurawe miasto. Najca! Pan to powinien akurat uwierzyć na pewno. Ja nie powiedziałem, że się wtopiłem. Powiedział pan! Nie mogę! Nie, dobra. Koła mi wpadły do dziury. To co ma... Różni się czymś jedno od drugiego? Opony mi wpadły do dziury, wtopiłem się w asfalt. Czyli wpadłem do dziury. A czym? Oponami. Bo ja wpadłem do dziury i mi wyjechał.
koło. Musiałem sobie naprawić, dlatego dojechałem później na zakon. Rozumiem. Nie tylko koło, ego też, z tego co widzę. Jak pan normalnie nie uwierzy, że... jak zawsze. No, no. Zresztą gadał pan dzisiaj z szefem. Dobra, pastor to ma łeb jak sklep. No i mówię, no i dobra. I wtedy Dia mówi, pastorze, a masz broń przy sobie dalej? A ja mówię, no mam, zobacz. I wtedy wyjmuję broń, ale wyjąłem ją w takich kanałach, żeby nikt się nie przestraszył. Ale okazuje się, że w kanałach pracuje... No, kanalarz! I pewnie zreportował, że ej, no jacyś zamaskowani ludzie bronią wymachują w spływie takim, no nie? A ja po prostu pokazywałem Dii broń, że dalej ją mam, mimo że zamaskowania, dalej jestem pastorem, no ale sytuacja w końcu nie doszła do skutku, no bo zostaliśmy zatrzymani przez 17 radiolek, 8 kadetów, 9 kapitanów, 14 jakie? Broni! My nawet nie mamy 9 kapitanów na komendzie! Czołgów, nie było tylu osób tam, co ty pastor gada, nie było nikogo tam! No, właśnie. Było w tym 15 osób. Nie będę się, wie pan, podkładał za kogoś, prawda? Ja od razu powiedziałem, jak państwo mi zatrzymali, że witam tu pastor. No nie, no to, że mam kaptur i maskę, no to dlatego, żeby paparazzi, tak. No czyli praca z funkcjonariuszami tak, policji. Oczywiście, od razu mówię, żeby państwo też nie myśleli, że jakiś terrorysta czy coś. No, przepraszam za tą maskę i ogólnie zacznijmy od tego kapela. Nie powinienem celować z broni w losowym miejscu. No. Schowałem się w kanałach, no ale kanalarz pieprzony 60. Czyli jednak celowałeś z tej broni, a nie pokazywałeś. No mówiłem, no to to samo, no w sensie, no Jezu, to celujesz. Ja wiem, ale no czy, popatrz. Dobra, kapela, dobra, no daj mi broń, daj mi broń. Ale popatrz, ale nie, nie, nie dam ci. Wyjmij broń. Ale to jest celowanie! Pokazuję, celujesz! W buta celujesz! No przecież strzelisz buta! Jak szambo jest zrobione? Szambo to jest zbiornik, kurwa! To, co Przerman zjadł i tam zostawił, sprawiło, że nie mamy całej łazienki! Szambo to zbiornik z gównem, a jak się kibel zatka, to czym jest kibel? Ale jak nasrasz do butelki, to nie jest szambo tak samo! Dlaczego nie? A dlaczego nie? Dlaczego to jest po prostu butelka z gównem? Dobrze, poczekaj. Na telewizorze sprawdzam definicję szamba, bo ja nie wytrzymam. Nie! Zostaw. Szambo, zbiornik zazwyczaj bezodpływowy, czyli butelka, wykonany na przykład z betonu, ale to jest na przykład, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. No to czy butelka jest do niego jest odprowadzane ścieki? Nie wiem, jak podepniesz ją, a dlaczego, skąd w ogóle butelka? Nie, to podałeś przykład butelki. Tak samo, kibel służy do odprowadzania, a nie jest miejscem, do którego się odprowadza. Dobra, No i co to ma w ogóle do czegokolwiek? Dobra, no kanalarz mnie teleportował... No nie, zaczęliśmy gadać o sraniu, no! To jest oczywiste, że byliśmy w Weasel Newsie, samochodzie po to, żeby zrobić artykuł o kościele. Czego nie rozumiesz? Przecież oni powiedzą doskonale to samo. Ale... Dia, ma nie powiedzieć tego samego. Zastanawiam się, czy krzyczysz, czy nie krzyczysz. Nie, no przecież mówię do ciebie. Powiedz mi jedną rzecz w sumie, bo okej, Dia to twój ten... No Dia jest przyjacielem, który razem ze mną robił artykuł o klasztorze zamkniętym. Ale nie, chodzi o to, że Dia normalnie przecież w tym zakonie waszym, nie? Tak. Dobra, a ona też? Kto? No ta trzecia, Ewa? To nie uwierzy, Ewelina? Pani, ja zostałem zatrzymany podczas nagrywania materiału. Zostałem zatrzymany. Dia, jak coś, robimy reportaż o zakonie, byliśmy jako inkognito i robiliśmy ten... I robiliśmy reportaż. No przecież wiadomo, że to robiliśmy, nie? To weź teraz krzyknij dalej, żeby Ewelina słyszała, że robiliśmy reportaż o zakonie, dlaczego jest zamknięty, ale nie mogliśmy robić jako... Cicho, ty pastory, my mu nie podpowiadaj! Ale Ewelina wie o tym, że my robiliśmy... Ewelina wie o tym, że robiliśmy reportaż jako inkognito, dlaczego jest zamknięty, żeby upublicznić sprawę tego zakonu. Lesie harcuzią, o lesie żarzują. Wszędzie słychać donośny ich śpiew. Małe, zwycięskie, waleczne, rycerskie. A nośny dźwięk. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam. Bo gumi się cały świat i już zna. Gumisz to fajny miś. Gumisz to fajny miś.